Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek z nami w piątkowy poranek. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, pani redaktor. Witam radiosłuchaczy. Ja zacznę od pewnego znanego rankingu, rankingu Perspektyw, który wymienia dwie szkoły średnie z powiatu dąbrowskiego. Technikum numer 1 przy Zespole Szkół w Dąbrowie Tarnowskiej zajęło 158. lokatę w Polsce. To daje 20. pozycję w województwie, a drugą lokatę w regionie tarnowskim. Natomiast technikum w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie uplasowało się, jak czytamy, na miejscu 301 w Polsce, co daje 43. miejsce w województwie i 7. miejsce w regionie tarnowskim. Panie starosto, czy to są na pewno dobre wyniki? Myślę, że tak. Bardzo się cieszę z tych wyników. Ranking Perspektywy 2020 to jest inicjatywa Szkoły Głównej Handlowej. I tutaj kryteria, które należało spełnić z tego, co pamiętam, czyli udział w olimpiadach i sukcesy w olimpiadach, wyniki z matur, z przedmiotów obowiązkowych, z przedmiotów dodatkowych, jak również z egzaminów zawodowych. I to pozwoliło zająć przez nasze technika tak wysokiego miejsca. Gratuluję tutaj uczniom i dyrekcji. A ja mam pytanie chyba troszkę trudne, to znaczy jestem ciekawa, czy nie będzie w tym roku problemów z naborem do szkół średnich na Dąbrowszczyźnie? No, chciałbym, żeby tak się nie stało. Myślę, że nasze placówki są dobrze przygotowane, dobrze wyposażone, dobra kadra w nich uczy. Tylko także... czy młodzi zawsze się nimi interesują? No, sporo młodych ludzi wyjeżdża poza teren powiatu, ale myślę, że ta oferta, która będzie przedstawiona przez szkoły, będzie do zaakceptowania. Myślę, że spora część uczniów jednak przyjdzie do naszych szkół. Gorąco do tego zachęcam również uczniów spoza powiatu. Która szkoła mamy studniówki średnia, no właśnie, może być w najtrudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o nabór, o frekwencję? No, najmniejsza szkoła w Brniu, tutaj zawsze jest niski nabór, ale myślę, że może nie będzie tak źle. Panie starosto, Wiesław Krajewski, szefem okręgu PiS. Zawsze dobra współpraca z posłem? Zawsze dobra współpraca z posłem. Pan poseł deklaruje pomoc i mamy tego dowody. No, należą się gratulacje za objęcie szefostwa w 15. Spodziewał się okręgu. Pan takiej decyzji Jarosława Kaczyńskiego? Ja spodziewałem się takiej decyzji. Poseł Wiesław Krajewski od wielu lat pracuje tutaj w regionie i też nasze struktury pracowały. Jest to wyróżnienie dla Powiśla i myślę, że należała mu się ta funkcja. Poradzi sobie? Musi. Fragment komunikatu ze strony internetowej powiatu dąbrowskiego. W związku z występowaniem groźnej grypy ptaków konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności. Co to znaczy? Tak, mamy w Polsce występowanie wyjątkowo zjadliwej grypy H5N8, ona się nazywa. W najbliżej naszego regionu tutaj ogniska były w powiecie lubartowskim, to jest województwo lubelskie. Informacja powiatowego lekarza weterynarii, która dotarła do nas, przekazaliśmy ją do gmin poprzez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Myślę, że tutaj trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Hodowcy drobiu na pewno o tym wiedzą. Trzeba stosować odpowiednie maty, zabezpieczenia, izolować w domostwach, izolować zwierzęta od dzikich zwierząt, chronić paszę, wodę też od ptactwa dzikiego. Ale póki co ognisk tutaj w naszym regionie nie. A z innej beczki, panie starosto, pojawiają się informacje, że na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej coś wreszcie drgnęło. Pan podziela ten pogląd? To znaczy, nie mogę się zgodzić, że coś drgnęło, bo wcześniej drgało. Także cały czas. Cały czas tutaj informowaliśmy. To kiedy finał tej inwestycji? Trwają prace. Ja jak jestem co miesiąc u pani redaktor w studio, podawałem procentowe. Zawsze z płytką ze zdjęciami z postępu prac. Zawsze z płytką, tak jak dzisiaj. Zawsze podaję procentowe zaawansowanie robót. Jeśli chodzi o branżę drogową, to jest 55%. Jeżeli chodzi o branżę mostową, to jest już 76%.
Sumując wszystkie elementy, które składają się na inwestycje, to jest na dzień, ostatni dzień poprzedniego roku, to jest około 70%. Brakujące 30%, jeżeli przeliczymy, że to przyrasta liniowo po około 4% miesięcznie, to nam daje chyba 8 miesięcy, więc tak jak prognozowaliśmy, ja tak myślę, że pod koniec roku inwestycja zostanie ukończona. Na pewno wykonawca, chociaż nie mam tutaj informacji, zwrócił się do Generalnej Dyrekcji o przedłużenie terminu, miał do tego prawo, pamiętamy majowe ulewy nawalne, które spowodowały sporo zniszczeń, wiem, że tam konieczna była stabilizacja terenu, pamiętamy o pracach archeologicznych, one się ukończyły, będą kontynuowane, ale już poza inwestycją. No i te wszystkie czynniki spowodowały, że opóźnienia jakieś są, ale jak widać, pogoda sprzyja i widzę, że cały czas prace trwają. Budżet powiatu dąbrowskiego przyjęty jednogłośnie i taki garść danych dla państwa. Dochody na poziomie blisko 55 milionów złotych, wydatki blisko 57 milionów, a ta najważniejsza inwestycja? Najważniejsza inwestycja drogowa, o której wspominałem, droga powiatowa 1310 w miejscowości Olesno, ulica Leśna, to jest inwestycja oczekiwana od wielu, wielu lat, od co najmniej dwóch kadencji. Jesteśmy już po przetargu, prace zaczną się myślę niebawem, jak tylko pogoda pozwoli, umowa jest podpisana, to jest poziom finansowania ponad 2 miliony. No i będziemy też inwestować i w chodniki, i w infrastrukturę dalej drogową. Wracając do tej drogi, wracając do priorytetu budżetowego, o jakich globalnie kosztach mówimy i o jakich terminach też mówimy? O, od razu. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, no to tak jak powiedziałem, ta inwestycja w Oleśnie będzie w następnym roku realizowana i ukończona. Za jakie pieniądze? Ponad 2 miliony złotych, chyba 2 miliony 300, jeśli się nie mylę, po przetargu. Obecnie jeszcze chcę wspomnieć, że na ukończeniu jest też ważna inwestycja, czyli rondo w Radgoszczy. Będziemy też, przed nami inwestycje we usługi w obszarze geodezji, tutaj na poziomie około 3 milionów. Chcemy też inwestować w Brniu, w naszym centrum Polonii. Tam jest sporo do zrobienia w obrębie parku i całej infrastruktury. I również w szpitalu czekają nas kolejne inwestycje. A propos, wiem, że był pan u pierwszej mieszkanki powiatu dąbrowskiego, urodzonej w nowym roku w dąbrowskim szpitalu. Były prezenty, były życzenia dla małej Karolinki, jej rodziców z gminy Olesno. I wracając do inwestycji szpitalnych, no właśnie, jakie inwestycje, jakie zadania w 2020 roku w tej placówce? Dyrekcja szpitala w nowym roku planuje, zgodnie z rozporządzeniem, konieczny jest remont kolejnego oddziału dziecięcego i to na pewno musimy zrealizować. To jest koszt szacowany około 800 tysięcy. To się stanie w 2020 roku? Tak, to się stanie w 2020 roku. Poza tym konieczny też jest remont prosektorium. Jeszcze planowana jest rozbudowa poradni rodzinnej. Chcemy tam powiększyć, ponieważ są takie potrzeby, przybywa nam pacjentów. Wiem też, że dyrekcja planuje inwestycje w fotowoltaikę dalej, żeby placówka była nowoczesna. A czy można spodziewać się ruchów kadrowych? Ruchów kadrowych. W dąbrowskim szpitalu? Na tą chwilę. Jakiejś restrukturyzacji na przykład, czy nie? Czy to już jest temat zamknięty? Temat nigdy nie jest zamknięty. Trzeba wspomnieć, że zespół opieki zdrowotnej to około 500 osób pracujących, więc tutaj ruchy kadrowe zawsze się mogą odbywać. Nie wiem, co pani redaktor miała na myśli. Pytałam bardziej o restrukturyzację. Czy na przykład nie jest tak, że załogi jest za dużo, bo słyszymy takie doniesienia z niektórych placówek służby zdrowia? Myślę, że nie. Myślę, że utrzymamy to zatrudnienie na tym poziomie. Konieczne na pewno są dofinansowania. Sytuacja w szpitalach jest nie najlepsza. Wręcz niektórzy starostowie i dyrektorzy mówią o dramatycznej sytuacji. No właśnie, stąd to pytanie. U nas relatywnie nie jest źle. Od 5 lat
rok kończy się na małym plusie. Myślę, że tutaj na pewno pewnym utrudnieniem, pewnym wyzwaniem dla zarządzających placówką jest fakt, że wzrosła praca minimalna i tutaj są potrzeby dofinansowania lepszego, a kontrakty zostały na tym samym poziomie. Ja podpisałem petycję kilku starostów do pana wojewody, do ministra zdrowia o zwiększenie finansowania, bo w perspektywie może sytuacja się pogarszać w szpitalach jeszcze bardziej. Są nawet takie dane, że jeżeli sytuacja się nie zmieni i nie będzie dodatkowych środków, dodatkowych nakładów na służbę zdrowia, to nawet z każdej poszczególnej placówki szpitala może docelowo zniknąć 10% załogi. Czy pan potwierdza te obawy? No, myślę, że tak w dąbrowskiej placówce się nie stanie, ale takie obawy na pewno są. Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek z nami w piątkowy poranek. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam, do usłyszenia.